Cześć. Dziś sobota, więc czas na kolejny odcinek naszego bardzo subiektywnego vloga. Konkretnie i do rzeczy. Dziś mówimy o... Szczerze, najważniejsze to się wyspać. I to mówię poważnie. Jak się nie wyśpicie, to nie wróżę sukcesu. Wyspać się to taka podstawowa podstawa podstaw. Myślę, że ci z Was, którzy byli z nami już na imprezie, albo przynajmniej oglądali to wideo promujące nasze stanowisko pracy, to wiedzą, bo widzieli, że bardzo dużą uwagę przywiązujemy do aspektów technicznych. Mam jednak świadomość, że na imprezie najważniejszy jest człowiek. Czyli to, jak Wodzirej prowadzi imprezę, to w jaki sposób DJ prezentuje muzykę. Ale tak sobie myślę, że wiecie co, chyba na tym polega profesjonalizm, że nie myśli się tylko o tych rzeczach najważniejszych, nie tylko o ogóle, ale myśli się też o szczegółach, o detalach, o niuansach, które łącznie powodują, że właśnie ta wasza impreza staje się taka jedyna w swoim rodzaju, taka niezapomniana. Ale do rzeczy, idąc w stronę właśnie konkretów, to musicie mi wybaczyć, ale nie mogę mówić tak zbyt dokładnie o szczegółach, żeby tych szczegółów za bardzo nie zdradzić. Ale tak ogólnie... Warto wspomnieć o tym, że dźwięk to taka specyficzna fala, która rozprzestrzenia się w każdym pomieszczeniu zupełnie inaczej. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest próba dźwięku przed każdą imprezą. Sprawdzamy osobno nagłośnienie, mikrofony, ustawiając wszystko tak, by dźwięk był przyjazny w odbiorze. By nic nie sprzęgało, by nic nie buczało, a anielski głos Wodzireja był świetnie słyszalny przez mikrofon. Parametry dźwięku dostosowywane są do zapotrzebowania każdej sali, zatem staramy się go skonfigurować tak, by na parkiecie było odpowiednio głośno, a jednocześnie za stołami było na tyle cicho, żeby można było swobodnie porozmawiać. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że mamy tutaj do czynienia z długotrwałym źródłem dźwięku, 10-12 godzin. Myślę zatem, że warto wybrać ludzi, którzy będą starali się maksymalnie zadbać o to, byście ten dźwięk odbierali w możliwie jak najlepszych warunkach. Światło jest rzeczą, która robi diametralną różnicę na imprezie. Tworzy pewnego rodzaju klimat, atmosferę, ale tylko pod warunkiem, że jest światłem zarządzanym w sposób mądry. Oczywiście można nastawiać jakichś efektów rodem z PRL-u, ale chyba świetlny chaos to nie jest to, czego oczekiwalibyście na swojej imprezie. Dlatego do oświetlenia parkietu nie używamy żadnych świecidełek, które działają na tej zasadzie, że włączasz do prądu i one sobie działają w trybie auto, niezależnie od tego, co dzieje się na parkiecie. Używamy wyłącznie urządzeń profesjonalnych, czyli takich, które wykorzystywane są na eventach, na koncertach, na festiwalach. Co nam to daje? Są to urządzenia programowalne, czyli takie, które wymagają od nas dużej ilości czasu, żeby je właśnie zaprogramować i ustawić pod kątem danej sali. Ale dają nam też bardzo duże możliwości pracy tym światłem. Możliwość zmiany koloru, kształtu, intensywności, nasycenia czy obszaru, w którym to światło właśnie pracuje. Dzięki temu możemy również poprzez efekty świetlne budować emocje na waszej imprezie i pracować światłem tak, by pasowało do prezentowanej muzyki. Wy zaś otrzymujecie dzięki temu niezapomniany efekt na zdjęciach i filmie.